Cześć, tutaj Ania. Witam serdecznie w mojej internetowej przestrzeni, w której poruszam wszelkie tematy związane ze zdrowiem, z rozwojem osobistym oraz z szczęściem. Dziś opowiem trochę o tym, co to jest ego i jak z tym pracować. Niemal w każdej religii i w każdej ścieżce rozwoju duchowego, takiego pozareligijnego, mówi się o porzuceniu ego, bo to właśnie ego jest przyczyną naszego cierpienia. To ego przysłania nam prawdziwą rzeczywistość, tą rzeczywistość przez duże R. Co to zatem jest ego? Ego jest pewną strukturą naszej psychiki, która tworzy się w okresie wczesnego dzieciństwa. Gdy się rodzisz, nie masz ego, to znaczy nie czujesz się odrębną istotą. Czujesz się całkowicie uzależniona od mamy, wydaje ci się, że jesteś częścią twojej mamy oraz wydaje ci się, że mama jest całym wszechświatem, Bogiem, że mama jest wszystkim, czym istnieje. Gdy jesteś malutkim niemowlaczkiem, wiadomo, potrzebujesz ciągłej opieki. Mama, tata oraz być może też inni członkowie rodziny są na każde twoje zawołanie. Wystarczy, że zapłaczesz, wydasz z siebie jakikolwiek dźwięk, wytwarza się w tobie takie przekonanie, że jesteś pępkiem świata i że wszyscy są na twoje zawołanie i że twoje potrzeby są najważniejsze. Myślisz sobie wtedy, kurczę, ja to mam jednak moc. Wystarczy tylko, że zapłaczę albo wydam z siebie jakikolwiek inny dźwięk i wszystko robi się samo. Karmią mnie, przewijają, przebierają, zanoszą w różne miejsca, w których chcę być. Wszystko robi się samo. Wytwarza się wtedy w tobie tak zwana omnipotencja dziecięca. Naprawdę wierzysz w to, że możesz wszystko, i że wszystko zależy od ciebie. Z czasem, gdy dorastasz, zaczyna się bardzo skomplikowany proces oddzielenia ciebie od twojej mamy. Jest to bardzo skomplikowany proces i w przypadku chyba większości ludzi jest niestety zaburzony. Jest to jednak temat na oddzielny film. A zatem, gdy dorastasz, zaczynasz dostrzegać, że rzeczy nie robią się same i że ty jesteś oddzielną istotą. Gdy masz już na przykład około 2 lat, jesteś zachęcana do tego, żeby samodzielnie jeść. Zaczynasz powoli wstawać, czy już możliwe chodzisz. Stajesz się coraz bardziej samodzielna i jesteś zachęcana do tego, żeby być coraz bardziej samodzielna. Ego jest tą strukturą naszej psychiki, która umożliwia nam zobaczenie nas jako oddzielnych, odrębnych istot. Słowo ego znaczy po łacinie ja. Zwróć uwagę na to, że słowo mama wcale nie jest pierwszym słowem wypowiadanym przez dzieci. Osobiście nie było mi jeszcze dane zostać mamą, ale obserwowałam rozwój mojej siostrzenicy i zauważyłam, że pierwszą kombinacją słów, jakie ona wypowiadała, to były wszelkie kombinacje słowa ja. Nie było to pojedyncze słowo ja, ale tak jak już powiedziałam, różne kombinacje w stylu jaja, ja, jajo i tego typu słowa. Jest to czas, w którym zaczyna się tworzyć ego. Zauważ też, że każde dziecko przechodzi w swoim rozwoju tak zwaną fazę nie. Cokolwiek by to nie było, dziecko mówi nie. To kolejna faza tworzenia się ego. Dziecko ćwiczy sobie mówienie nie. Dziecko ćwiczy swoją asertywność, uczy się rozpoznawać swoje własne granice. A zatem podsumowując, ego jest to ta struktura naszej psychiki, która pozwala nam widzieć siebie jako odrębne istoty. Dzięki temu potrafimy czuć swoje własne granice, potrafimy czuć,
swoje własne potrzeby i dzięki temu zaspokajać swoje własne potrzeby. Jednak z drugiej strony jest to ta iluzja, w której trwamy tutaj żyjąc w takiej postaci na naszej planecie, ponieważ postrzegamy rzeczywistość w taki dualistyczny sposób, czyli my jesteśmy tu, reszta świata jest gdzieś tam. I często odbieramy też rzeczywistość w taki sposób, że cierpienie jest tutaj, w środku, w nas, natomiast przyczyna cierpienia jest gdzieś na zewnątrz. I to nie jest ta prawdziwa rzeczywistość. Prawdziwa rzeczywistość przez tak zwane duże R to jest rzeczywistość, w którym tak naprawdę wszystko i wszyscy są połączeni w jedność. I to jest ta jedność, o której często mówi się w religiach. Po co zatem porzucać ego? No właśnie po to, że to ego jest przyczyną naszego cierpienia, bo poprzez poczucie oddzielenia stwarza w nas takie poczucie braku i takie poczucie, że jesteśmy właśnie oddzieleni od reszty świata i musimy o wszystko zabiegać. W wielu religiach, a także na wielu ścieżkach pozareligijnych rozwoju duchowego mówi się o porzuceniu ego, bo tylko w taki sposób możemy osiągnąć wewnętrzne szczęście, wewnętrzne poczucie spełnienia i tylko pozbywając się ego jesteśmy zdolni do prawdziwej miłości. Dlaczego ego powoduje cierpienie? No właśnie przez to poczucie osamotnienia. Jeżeli czujemy się odrębną istotą, czujemy się w pewnym sensie samotni. Szukamy na siłę towarzystwa, szukamy drugiej połówki, która by miała zapełnić nasze braki i która miałaby sprawić, że będziemy szczęśliwi. Z poziomu ego nie potrafimy być sami ze sobą. Ego powoduje też cierpienia związane z osiągnięciami. Ego to jest taka struktura w nas, która w pewnym sensie wymusza na nas ciągłe osiągnięcia, żebyśmy coś zdobywali, żebyśmy zdobywali władzę, uznanie, żebyśmy zdobywali rzeczy materialne. Ego przywiązuje się do tych osiągnięć, ego przywiązuje się do rzeczy materialnych, które posiadamy i dlatego i ego uważa, że bez tych wszystkich rzeczy nie może istnieć. W pewnym sensie tak jest. My jednak, trwając cały czas na poziomie ego, cierpimy, ponieważ albo boimy się, że stracimy to, co mamy, albo cierpimy z powodu straty tego, co mieliśmy, co posiadaliśmy. Na poziomie ego jest ciągłe poczucie braku i takie ciągłe poczucie nieustannej walki o coś i nieustanny lęk o to, że nam czegoś zabraknie, albo że nam ktoś coś zabierze. Jest tutaj ciągłe takie poczucie takiej konieczności rywalizacji z innymi. Takie poczucie tego, że wszelkie zasoby są ograniczone i że dla nas czegoś nie wystarczy. Jeśli pozwolimy naszemu ego rządzić nami, to będziemy jak tacy niewolnicy do końca życia zaspokajać nieograniczone potrzeby ego w zakresie właśnie zdobywania osiągnięć, zdobywania rzeczy materialnych, zarabiania coraz większej ilości pieniędzy. I te potrzeby ego w tym zakresie są jak taka studnia bez dna. Te potrzeby nigdy się nie kończą. Ego zawsze będzie czuło się zagrożone, zawsze będzie czuło, że jest czegoś za mało. Ci wszyscy wielcy dyktatorzy, którzy dążą do władzy, do opanowania świata, to są osoby, które zatrzymały się gdzieś w rozwoju na poziomie takiego niemowlęctwa. Oni po prostu nie wyrośli z tej omnipotencji dziecięcej. Oni cały czas starają się utrzymać to swoje poczucie władzy, takie poczucie, że mają na wszystko wpływ, tak jak to było we wczesnym okresie dzieciństwa. Po prostu u tych osób ten proces wyrastania z tej omnipotencji dziecięcej został w jakiś sposób, z jakiegoś powodu zaburzony. Jak zatem pozbyć się ego? To jest pytanie, które zadają sobie filozofowie od tysięcy lat, a także od niedawna psychologowie.
Gdzieś przeczytałam, że chyba na początku albo w połowie XX wieku została wymyślona taka koncepcja jak zimny wychów. To znaczy takie zimne wychowywanie dzieci, nieprzytulanie ich, nierozpieszczanie, właśnie po to, żeby dzieci później nie były samolubne. To prawda, dziecko wychowywane w taki sposób nie wytworzy ego, ale będzie to dziecko tak jakby bezosobowe, dziecko takie zagubione, nie mające własnego zdania. Osho, jeden z takich przewodników duchowych, pisze w jednej ze swoich książek, że dziecko wychowywane w atmosferze obojętności nie ma centrum. Nie wie, kim jest, jest wewnętrznie pomieszane, pozbawione tożsamości. Jest to dziecko przestraszone, niepewne i nie potrafi zrobić kroku do przodu. Czy myślicie, że taki człowiek doświadczy jakiegoś oświecenia, że taki człowiek jest w stanie osiągnąć jakiś wyższy poziom rozwoju? Oczywiście nie. U takiego człowieka nie wytworzy się ego, będzie ono bardzo małe, ale za to prawdopodobnie wytworzy się bardzo silny krytyk wewnętrzny. Ja nagrałam film o krytyku wewnętrznym, jak pozbyć się krytyka wewnętrznego. Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. A zatem pomysł pozbycia się ego w taki sposób, żeby nie wspierać jego rozwoju, chyba nie jest najlepszym pomysłem. Są to naturalne etapy naszego rozwoju, że przychodzimy tutaj bez ego, później w trakcie pierwszych lat życia to ego się wytwarza, w pewnym sensie się rozwija i później na etapie dalszego rozwoju wyzwalamy się od tego ego. Co zatem zrobić w przypadku, gdy masz małe ego? Ale nie dlatego, że jesteś taki oświecony czy taka oświecona, ale dlatego, że po prostu twoje ego nie miało szansy ukształtować się w procesie twojego rozwoju, gdy ten proces oddzielania się od mamy został w jakiś sposób zaburzony. Wystarczy, że jesteś dzieckiem z inkubatora, dzieckiem, które przebywało często w szpitalu. Możliwe, że jesteś dzieckiem adoptowanym albo oddanym w pierwszych latach życia na wychowanie do babci, do cioci. Wystarczy, że jesteś osobą porzuconą w takim bardzo symbolicznym znaczeniu, niedosłownym. Albo rzeczywiście w sensie dosłownym, tak jak na przykład w przypadku dzieci adoptowanych. Albo po prostu, gdy rodzice są tak straumatyzowani, że nie potrafią dać dziecku takiej miłości, jakiej potrzebuje, ponieważ sami takiej miłości nie dostali. Wszystkie te sytuacje powodują, że być może nie wykształtowało się twoje ego w taki sposób, w jaki to powinno się wydarzyć. Jeśli czujesz się wewnętrznie zagubiony lub zagubiona, często zadajesz sobie pytanie, kim jestem, masz problem w podejmowaniu decyzji, nie wiesz, co jest dla ciebie dobre, a co nie jest dla ciebie dobre, czego chcesz, czego nie chcesz. Jeśli masz wrażenie, że całe życie stoisz w miejscu, czegoś szukasz, jeżeli masz problem z takim utrzymaniem swojego zdania, jeśli nie masz własnego zdania lub szybko z tego zdania rezygnujesz na rzecz zdania innych, to prawdopodobnie masz małe ego. Warto tutaj dodać w tym miejscu, że osoby z małym ego są też bardziej podatne na manipulacje. O manipulacji pisałam w jednym z postów na mojej stronie na Facebooku. Serdecznie zapraszam do poczytania. Czy zatem rozwój duchowy polegający na porzucaniu ego jest dobry dla takiej osoby zagubionej, wewnętrznie takiej rozbitej? Absolutnie nie. Żeby się od czegoś uwalniać, żeby coś porzucać, to najpierw trzeba to mieć. Uważam, że na tym etapie wszelkie próby pozbywania się ego, porzucania ego, będą ciebie tylko dodatkowo traumatyzować. Co zatem zrobić w takiej sytuacji? Najpierw zbuduj swoje ego. Wiadomo, że to niełatwe. Wszyscy jesteśmy trochę przesiąknięci takimi religijnymi przekonaniami, że przedkładanie swoich potrzeb nad potrzeby innych jest czymś złym. Prawdopodobnie będzie temu procesowi towarzyszyć poczucie winy. Jednak, żeby pójść dalej w swoim rozwoju, żeby ruszyć z miejsca,
najpierw musisz zbudować podstawę swojej tożsamości. Więc powiem tutaj coś, czego być może nigdzie indziej nie usłyszysz, ale uważam, że pewnym etapem rozwoju duchowego jest najpierw wzmocnienie ego w takim przypadku. A zatem będziesz robić rzeczy odwrotne do tych, które zalecają różni przewodnicy duchowi. Przewodnicy duchowi będą mówić o tym, żeby się otwierać, ty będziesz się zamykać. Pozwól sobie poczuć zupełnie świadomie, że coś jest twoje i całkowicie świadomie się tym nie podzielisz. Że tu jest ta twoja granica, tego twojego terytorium. Pozwól sobie poczuć, nawet sobie tak pomyśl, czy powiedz sobie to w myślach, to moje, nie ruszaj. Potrzebujesz też na tym etapie nauczyć się mówić nie albo tak, w zależności od tego, czego nie chcesz, a czego chcesz. Potrzebujesz poczuć tą swoją granicę, co tak, a co już nie. Przeczytałam kiedyś na jakimś medycznym forum wypowiedź. Wypowiadała się pielęgniarka na temat dzieci z inkubatora. Chciała pewnie w ten sposób pocieszyć rodziców, których dzieci przebywają w inkubatorze. I powiedziała tam coś takiego, że żeby się nie martwić, że te dzieci z inkubatora to się potem tak łatwiej chowają, te dzieci się na wszystko zgadzają. A zatem, jak widzisz, nawet tutaj personel medyczny potwierdza, że rzeczywiście dzieci wychowywane, dzieci przebywające w pierwszych dniach życia w inkubatorze, to są dzieci, które później mają problem z asertywnością, nie przechodzą tej fazy nie. A zatem musisz w pewnym sensie przejść tą fazę nie. Nawet jeśli inni będą ci zarzucać, że zachowujesz się nieadekwatnie lub że cofnęłaś się w rozwoju, daj sobie prawo do zbudowania swojego zdrowego ego, do zbudowania swojej takiej zdrowej, zintegrowanej tożsamości. Pozwól sobie być samolubnym czy samolubną przez pewien czas. Ja nie mówię tutaj o budowaniu ego na zasadzie dążę po trupach do celu. Mówię tutaj o tym, że jeżeli jesteś takim dzieckiem, byłeś takim dzieckiem, a teraz prawdopodobnie jesteś dorosłym, który po prostu nie czujesz tych swoich granic, to daj sobie takie prawo do tego, żeby poczuć te swoje granice, żeby poczuć swoje terytorium i że na swoim terytorium ty rządzisz, nikt inny. Chodzi o to, żebyś dał, czy dała sobie prawo do tego, żeby poczuć, że coś jest twoje i że ty się tym po prostu nie podzielisz. Żyjemy w czasach takiego względnego dobrobytu i jeżeli nie podzielisz się z kimś przysłowiową kromką chleba, to naprawdę nikt nie umrze z głodu. Tutaj mogą nasuwać się kontrargumenty, że przecież jeżeli będę się zamykać i że jeżeli nikomu nic nie dam, to sama też nie otrzymam. To prawda, jest to jedna z głównych zasad rządzących wszechświatem, że ile daję, tyle otrzymuję. Jednak jest też jedna ważna zasada. Żeby coś komuś dać, to najpierw musisz to mieć. A zatem zgromadź najpierw swoje wewnętrzne zasoby. Zbuduj najpierw swoją taką zdrową, zintegrowaną tożsamość i potem będziesz mogła czy mógł dzielić się tym z innymi. Na koniec jeszcze zaproponuję ci ćwiczenie ustawieniowe na poradzenie sobie z poczuciem winy, które prawdopodobnie będzie się pojawiało w procesie tego budowania swojego ego. W procesie budowania swojej zdrowej tożsamości. Ćwiczenie polega na tym, że siadasz sobie na krześle, tak jak ja w tej chwili siedzę na krześle, albo na podłodze. Jeżeli siedzisz na krześle, postaw przed sobą drugie krzesło i na krześle połóż na przykład poduszkę lub inny przedmiot, który będzie reprezentował twoje poczucie winy. Jeżeli siadasz na podłodze, to po prostu na podłodze przed sobą połóż tą poduszkę. Usiądź naprzeciwko swojego poczucia winy i powiedz do niego: witam cię, dziękuję za to, że jesteś. Widzę cię, czuję cię, daję ci przestrzeń. Proszę prowadź mnie do zasługiwania na moje miejsce. Prowadź mnie do poczucia zasługiwania na moje własne zdanie. Prowadź mnie do poczucia zasługiwania na moją własną przestrzeń i na to, żeby być panią tej przestrzeni. Daję ci przestrzeń
daję Ci czas, poczekam. I na tym kończysz ćwiczenie. Możesz tą poduszkę wziąć w ręce, powiedzieć, że uwalniam Cię z tej roli. I na tym kończymy ćwiczenie. Mówiąc na koniec ćwiczenia słowo poczekam, otwierasz się na ten proces i wyrażasz swoje rozumienie tego procesu, że nie od razu uwolnisz się od tego poczucia winy, ale że otwierasz się na ten proces i że już jesteś w tym procesie. Jeśli to, co tutaj powiedziałam, podoba się Tobie, zaznacz to proszę łapką w górę. Jeżeli czujesz potrzebę skontaktowania się ze mną, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Jeżeli masz jakieś uwagi, jeżeli chciałbyś czy chciałabyś coś skomentować, to oczywiście jest taka możliwość. Jeśli masz ochotę podzielić się tą treścią z innymi, dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!